Witam, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Display Lima. Zaczynamy sobie odcineczek. Odcineczek sobie zaczynamy z Forever Skies, czyli to jest taki poglądowy odcineczek z demka. Demka, które jest dostępne na Steamie. Jest Forever Skies, jest to gierka z polskiego wydawnictwa. Jest to gierka jakby FPP, czyli taka first person shooter, tak jakby troszeczkę inspirowana. No, inspirowana krakowskim smogiem, tak to można nazwać. Wiem, że demko chyba jest około 20 minut, ale tam ono się zaczyna gdzieś troszeczkę później, więc ten czas, który leci, więc myślę, że samego grania będzie około 40 minut. No i moglibyśmy sobie przelecieć. No i lećmy, zaczynajmy. There will be no other end of the world. O, Czesław Miłosz. No tak, dzień dobry, wylądowaliśmy. Rozbiliśmy się chyba na jakiejś tej. Rozbiliśmy się na jakiejś planecie, albo może to jest nasza planeta, także planeta Ziemia. Spoko, że się rozbiliśmy. Nic na ten moment nie wiemy, co się wydarzyło. Tutaj mamy jakby całą databazę, czyli całe takie wszystkie nasze, powiedzmy, zapisy historii. Także ktoś, kto sobie chce to poczytać, to zapraszam. Można sobie zatrzymać, tu mamy blueprinty, listy do roboty. Ta giereczka jest taka bardziej survival w postapokaliptycznym świecie. Także ja sobie to wezmę. Widzę, że coś mi ekran trochę przeciąga, tylko dlaczego? A, jest fousing włączony, nie powinno mi przeciągać, także wybaczcie, nie powinno mi przeciągać ekranu. Okej, no zobaczymy, jak to będzie dalej. Ale ładny ten świat. No muszę przyznać, że naprawdę, że robi wrażenie. No dobra, lecimy. Musimy co? Zlokalizować źródło transmisji. Oj, ja bym chyba nie chciał tam spaść, nie wiem jak wy. No ale powiem wam, że jest naprawdę świetne. Świetnie zrobione. No, bardzo fajne. Lecimy, co my mamy? Parametry życia. Parametry życia mamy niskie, tak? Musimy sprawdzić naszą database o tym, dobra. Tu mamy wiedzę, parametry życia. Dobra, tutaj mamy po lewej stronie te parametry. Status odporności, status zmęczenia, życie, głód i ten, ok. No dobra, sprawdziliśmy. Dobrze, gdzie my mamy iść? Musimy zlokalizować ten źródło transmisji, no i zadowolić swój głód, satisfy your hunger. Tu mamy zamknięte te drzwi, ja sobie tu jeszcze pozwiedzam, popatrzę, czy tu coś mamy. O, tu coś leży chyba. Jakieś szczątki, synthetic debris, szczątki, metalowe szczątki. W tej grze dużo budujemy też, to jest gra taka builder postapokaliptyczny, dlatego tutaj dużo zbieramy. Dużo będzie pewnie przedmiotów do tworzenia. Ale okej, lecimy sobie dalej. Metalowe szczątki. Tu potrzebuję baterię, okej. Żeby używać komputer. Możemy używać komputer? Nie możemy, nie ma zasilania, dobra. Mamy skaner, super, ciekawe co robi skaner. Pewnie coś skanuje, nie? Nie, no taki suchar, skaner skanuje. Ale tak, faktycznie, pewnie skanerem będziemy mogli sobie sprawdzać tutaj. O, tutaj możemy sobie już zeskanować, widzę, patrzcie. Mogliśmy sobie zeskanować już tutaj, super, fajnie. I teraz tak, tutaj widziałem, że mamy
Starą puszkę. Możemy to zjeść od razu. To ja bym sobie to zjadł od razu, dobra. I tutaj mamy syntetyczne dalej jakieś szczątki. No, powiem wam. Zacnie to wygląda. Patrzcie, jaka tu antena ładna. No naprawdę, naprawdę bardzo fajnie. Co my tu mamy? Coś nam tu migało, ale to może lampa nam migała. My sobie musimy zasilić komputer teraz, ok. Znaleźć baterię pewnie zasilającą komputer. No dobra, no dobra, no ale na ten moment ja tego nie widzę póki co, więc pewnie gdzieś tam dalej będzie ta bateria. Dobra, weźmy to jeszcze, pozbierajmy. Czy my tu musimy przeskoczyć, czy gdzieś wpadniemy? Dobra, mam nadzieję, że nie wpadliśmy. Czy my to możemy skanować? Tak, możemy to skanować, patrzcie. Komponent ze szkła. Fajnie, bo możemy sobie jakby... O, jakiś trup tu leży. Ciało nawigatora. No dobra, okej. Czyli możemy skanować. I to nam daje pewnie. Będziemy mogli przez to budować te przedmioty, które zeskanowaliśmy. Sun melon, patrzcie. Czyli melon ze słońca, tak? Sun melon. No dobra, czy my go możemy zjeść jeszcze? Ile nam żyćka podniesie? Znaczy, no, troszkę głodu nam podnosi. Mało, bo mało, ale... patrzcie, i fotofobię mamy, wirus, jaki złapaliśmy. No, ciekawe, co to nam daje. No, ciekawe, jak nas będzie bardzo wykańczać. Dobrze, poczytajmy o fotofobii. Wirus fotofobii, tak? Jakie ma efekty? Patrzenie prosto na słońce powoduje ten wizualne jakieś te, powiedzmy, urazy. No dobra. Okej, musimy znaleźć jakiś ten... przez te sun melony dostaliśmy tą fotofobię. No dobra, no nie można się patrzeć na słońce, bo będziemy wtedy... Ale się popatrzę z ciekawości na to słońce. Ale już go nie ma. No dobra, nie ma słońca. Dobra, lecimy dalej. Czy my tu możemy jeszcze sobie to... Glass component już mamy zbadany, dobra. No i dobra, no i spadł. No i gdzie jest nasza bateria, proszę państwa? Gdzie jest nasza bateria? Find the source of the laxitin. Dobra, find the cure. Ale to możemy otworzyć. Czy tu jest bateria? Nie, tu nie ma baterii. Ok. Potrzebujemy solidną bateryjkę. Ciekawe, gdzie ona jest. Ale spoko, nie możemy się na słońce. Patrzcie, o, jak się patrzymy na słońce, to nas wirus zjada i to ostro. No, no, no. Czyli nie możemy się patrzeć na słońce. Ok. Zapamiętane. Ale tu widzę, że tutaj mogliśmy sobie podejść chyba. Dlaczego ja tego wcześniej nie widziałem? Tu możemy sobie przeskoczyć. No i gitara, no i co? I tu będzie. I tu będzie bateryjka. No dobra. Fajnie. Tu była bateryjka. Możemy tam spaść? Możemy, dobra. Dobra, wkładaj panie tą baterię. I teraz nam się chyba tamte drzwi aktywowały. Dobra, ale zobaczmy jeszcze na komputerku, co tu mamy. Można sobie zobaczyć resources, prawda? Opis cały daje 15 życia. Zarażenie fotofobią. Tak samo szkło, ekstraktor możemy z tego zrobić. No, dużo jest opisów. Fajnie, jeśli to będą fajnie rozwijać, to może być bardzo, bardzo sympatyczna gra. Dobra, lecimy tam dalej. Okej, co my tu mamy? Tu sobie możemy pozbierać. Otwieramy, bierzemy apteczurkę, bierzemy metal debrisy. To możemy czytać, albo możemy skanować chyba. Wydaje mi się, że jedno i drugie daje nam to samo. Jakiś Noah oszalał. Dobra, czyli tu był jakiś Noah, który oszalał. Może to jest ten Noah, czy nie? Ciało biologa, dobra. Czyli to jest jakiś biolog. Dobra, to coś oni tu badali. Dobra, jedno wezmę, jedno zjem. Można otworzyć, zabrać. No sporo, tu można skanować, tak? Okej. Jak możemy coś skanować, tam się skaner pojawia. Patrzcie, tu są malowidła tego Noy. Czyli on jest, widział jakieś, nie wiem, niebo wstąpienie chyba, kurde, do obcych, standardowo.
No, ładnie, ładnie tutaj malunków porobił ten Noa cały. Dobra, lecimy do góry. O, panie słońce! Słońce, nie, nie, słońce, na słońce nie wolno się patrzeć. Nie wolno się patrzeć na słońce. Możemy zeskanować też. Syntetyczne. Jakieś te. Karnistry, tak? Okej. Okay. Co my tu jeszcze mamy? Antenę. Nie, to brudna woda, patrzcie. To jest chyba kolektor wody. No dobra. Pusta buteleczka. Czy pustą buteleczką byśmy mogli sobie to jakoś napełnić? Jak ja bym pustą butelkę sobie tutaj dodał? Nie, nie można tutaj pustej butelki dać. O, ciekawe. Dobra, tu mamy drzwi chyba do zeskanowania. Dobra, metalowy komponent drzwi, dobra. Dużo rzeczy mamy do zeskanowania, patrzcie. Na początku to chyba w każdej grze tak jest, nie? Że sobie to skanujemy wszystko. Dobra. Ale wydaje mi się, że to tak nie ma sensu aż tak wszystkiego też skanować, nie? No dobra. Powiedzmy, że nie ma sensu wszystkiego skanować. Możemy to przeczytać. Badania nad wirusem fotofobii. Okej. Okay. Można zeskanować owoc, tak? No dobra. Dobrze, ale my sobie co lecimy? To możemy zeskanować. Co to będzie? Zgniły pieprz, tak? Zepsuty pieprz. Rotten to chyba jest zepsuty. Tu mamy... tu mamy zniszczony mikroskop. No okej, okay, czyli mikroskop nam nic nie da. Naszym celem jest znaleźć lekarstwo na fotofobię, ale wydaje mi się, że po prostu zwykła apteczka to leczy, nie? Ale nie, jednak nie. No dobra, czyli musimy znaleźć lekarstwo na fotofobię plus się stąd ewakuować, że tak ujmę. Dobra, tu se kucnąć można przejść, można użyć drabinkę do góry. No ciekawe, jak się stąd ewakuować? O, tu znowu jakiś trupek leży. Ciało inżyniera. No dobra. Co my tu jeszcze mamy? Tu już nic, tu już nic. Tu można sobie co? Coś wziąć, tak? Dobra. Co, wyleczyliśmy? O, wyleczyliśmy sobie. Patrzcie, z tymi owocami wyleczyliśmy fotofobię. No i super, można słoneczko patrzeć. Także, no, słoneczko fajne. Można sobie patrzeć, słoneczko. Spoko, ja to mogę w ogóle zabrać, nie? Ten lobster chili. No dobra. Zbierajmy w razie, bo jakbyśmy mieli jeszcze się... można do buteleczki włożyć. Dobra, pozbieraliśmy brudną wodę. Jeszcze sobie ten owoc jeden weźmiemy. Brudna woda zebrana. Czy my tu coś możemy zeskanować, zabrać? Tu jest brudna woda też, tutaj jest jakiś kanister. Okej, to są syntetyczne odpadki. Dobra, tu coś mogłem zeskanować, mi się cały czas pojawiało, tylko co, gdzie? Dobrze, teraz naszym celem jest sobie tutaj się wydostać się z tej lokacji. Tylko jak? Tędy pewnie, no dobra, bo tu widzę jakiś balon, patrzcie, jakiś maszyna z balonem. Okej, ale tutaj mamy... Tutaj jeszcze możemy sobie wziąć, tak, airship, okej, to do list. Trzeba zainstalować radar, naprawić fabrykator, umieścić fabrykator. No dobra, trochę tego jest do zrobienia tutaj. To będziemy robić. To jest fabrykator. Można go zabrać. Można go umieścić w AirPodzie. No to dawaj, panie, dawaj. Ten AirPod to chyba będzie naszym takim domkiem, nie? Czy my możemy to w ogóle jakoś kręcić? Tak, możemy. Ale jakoś tak krzywo to kręci. No ale dobra, damy radę. Panie, w którą stronę jest ten... W którą stronę ten fabrykator działa? W tą, tak? No, powiedzmy, że w tą. Dobra, będzie. Powiedzmy, będzie.
Musimy wyfabrykować, wytworzyć ekstraktor pokładu, tak to mówią, deka ekstraktor. Okej. No dobra, no to. To jeszcze, to już nie możemy skanować, ale dobra, ekstraktor musimy zrobić. No dobra, no to lecimy. Co nam trzeba na ekstraktor? Czy my tu w ogóle możemy zrobić ten ekstraktor? Od wody, od jedzenia. Łóżeczko. Building tu, deck ekstraktor. Trzeba nam 20 metalu, ale żeby zrobić metal, to potrzebujemy debriski, dobra. Ile potrzebujemy tych, żeby zrobić metal? Printing completed. Dobra, zrobiliśmy 20, czyli 20 akurat mamy, super. A, no i dobra, no i dawaj ten deck ekstraktor. Dobra, panie, weź to. Gdzie my to mamy dać? Nie można w środku, no dobra. Mówią, że nie można w środku, ale... Aha, na tych... tutaj, dobra, rozumiem. Czyli tu są też takie jakieś miejsca, których się buduje. Patrzcie, to chyba będzie takie do rozbudowywania nasz samolot coraz większy. Okej. Okay. Deck extractor. Depart from the location, open the workshop. No dobra, ale co on robi? Okej, okay. Na razie nie wiem jeszcze, co to robi. Tu widzę, że coś lata w ogóle. Panie, nie uciekaj, nie uciekaj, chcę cię zeskanować. No nie dam rady go już zeskanować. No dobra, dobra, dobra. Otworzyć workshop, no ale... No powiem wam, że co, już można stąd odlatywać? No to dobra, no to odlatujemy, jeśli stąd już możemy odlatywać. Nie ma silnika, patrzcie, no engine, panie. To jak tutaj, kurde, no można drzwi zamknąć? Można, ale co, no brak silnika, póki co. No dobra, no tak nas trochę to... Otworzyć workshopa, no ale no przecież otworzyłem. Tu jest deck extractor. Czy my tym możemy strzelać w ogóle? Patrzcie, możemy i to zbieramy sobie tym, ale fajnie. Nie, no fajnie. Dużo metali zbieramy, ale patrzcie, to możemy w ogóle... To rozwalać też. Nie, no to sympatycznie, można sobie dużo rozwalać. Mam nadzieję, że jakiś dom nie spadnie, jak my to rozwalimy, nie? Nie, no fajnie, fajnie. O, chyba poleciał. Nie no, to nie ja. Ja się tego nie dotykałem. Ja się tego nie dotykałem, proszę państwa. To na pewno nie ja. Dobra, niech ja popatrzę, co tu mamy zrobić. Trochę wody mamy mało. To do list, to okej. Open the workshop. No ale co to jest ten workshop, panowie, bo to wiecie. Chyba, że można zrobić. To jest ten workshop na pewno, no ale no okej. Co nam tu każe budować? Building tool. Construct. Airship hull, interior and balloon component, bo to może to, że nam każą to wybudować. Ale to baterie nam trzeba. No powiem wam, że no tak nieintuicyjne to jest. Albo ja nie widzę czegoś. Finish building the airport, open the workshop, no. Okej, nie wiem, gdzie jest workshop. Tu w ogóle coś jest za tym. Ale ja tam nie mogę wejść na ten moment. No niedobrze, niefajnie, niefajnie. To mogę sobie zbierać. No spróbujemy zbudować to, co tam mamy do zbudowania, nie? Tu mamy fabrykator. No jedynie, co możemy zrobić... No to wybudować ten building tool. Ale na niego nam trzeba 5 szkła. My chyba nie możemy szkła przetwarzać teraz jeszcze. No i ten solid state battery, czyli baterie nam trzeba.
A nic tak nie bardzo napisali, co tu możemy zrobić. Dobra, ale może tu coś będzie o ekstraktorze, poczytajmy sobie. Ekstraktor, dobra, container, synthetic, synthetic, glass, glass, wszystko ekstraktor potrzebuje. No, ale... Ale ja nie widzę ekstraktora tak naprawdę. Place the deck extractor on the airship, open the workshop. No dobra, no i co? No i to... Dałem to. Ale to nic mi nie daje. No chyba, że tą ścianę będę mógł rozwalić. O, patrzcie, i chyba to był ten... Ten moment, który mi pomógł tutaj przejść, tak. Kurde, ale powale wykombinowali. Nie no, powiem wam, że strasznie wykombinowali. Mam nadzieję, że to jest akurat to, co potrzebujemy. Tu był silnik. To sobie można pozbierać. Dobra, elektroniczne jakieś devices. Lećmy, lećmy. No panowie, nie, to nie chcesz z tym wyjść? Kurde, jak tutaj chłop nie chce. No mam nadzieję, że się nie zawiesiłem gdzieś tutaj. Ale spoko, to był silnik jakiś. My musimy wybudować silnik. No patrzcie, no teraz nam napisał, żeby wybudować silnik. Dobra, musimy ją skonsumować, tą wodę, bo już trochę nam mało wody było. Dobra, z tym możemy przejść. Zbudować silnik. No dobra, no chcecie zbudować silnik, no to... No ale jak się buduje silnik? Tutaj mamy silnik, tak? Engine. Engine to jest... metal mamy, ale syntetyków nie mamy. Dobra, co nam trzeba na syntetyczne? Na syntetyczne odpady nam trzeba jeszcze dwa syntetyczne odpady. No dobra. No okej, okay. No to trzeba strzelać. Ciekawe, co nam to dawało. To nam dawało syntetyczne odpady? Nie, to nam dawało metal, okej. Tu mamy syntetyczne jeszcze rzeczy. No dobra, no to to sobie możemy postrzelać. Patrzcie, no to to jest akurat... To jest spoko, rozumiem to. Dobra. Lecimy sobie zrobić te. Ale nadal nie możemy. Co, nie mieliśmy miejsca w ekwipunku? No patrzcie, no nie mamy miejsca w ekwipunku, no by go ja... Nie, no mamy. 14 na 30, ale nie możemy zrobić, bo pewnie nie mamy miejsca w ekwipunku. Dobra, panie. Zmykaj. Nie, no nie możemy, patrzcie, syntetyczne odpady nam trzeba. A my mamy syntetyczne odpady, no my mamy syntetyczne. Syntetyk mamy. A tu są metalowe debrisy i tu są... Syntetyczne, patrzcie, to jest zupełnie co innego. Syntetyki, a syntetyczne odpady. Zupełnie co innego, no dobra. Skąd wziąć syntetyczne odpady? Tu metal chyba był. Tu jest, a tu sam syntetyk leci. Okej. Z tego leci zwykły metal, okej. Z tego też leci zwykły metal. Coś się chyba znowu zawaliło. To niedobrze. No dobra, 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 ale wiecie, no to można popatrzeć, w którym miejscu to jest. To na skanerze będzie widać. To jest metalowy, to jest syntetyk. To może to być, to. Bo szkoda, że to nie możemy bić, nie? Okej. Okay. Syntetyczne odpady nam troszkę brakło. Poszukajmy, może znajdziemy. Tu są metalowe. Wiecie, bo nie chciałbym tego przestawiać ekstraktora, bo on się nie odwróci na tyle już, co powinien. Jego chyba nie można nawet odwrócić, więc no nie wiem, pasowałoby chyba drugi wybudować w takim razie. Pasowałoby chyba drugi wybudować w takim razie. I gdzieś z drugiej strony postawić. Może w tą stronę? Dobra, może w tą stronę postawimy. Może tu będziemy mogli sobie dalej strzelać.
Sam syntetyk, patrzcie, no wszędzie syntetyk, a nigdzie nie ma tych odpadów syntetycznych. Wypsute jedzenie, syntetyki. No przyznam szczerze, że zaczyna mnie znowu kolejna fajna gra pokonywać. Ale tym bardziej, że co? No syntetyki, no syntetyczne odpadki, takie na cudo trzeba. Szkoda, że zwykły syntetyk nie jest syntetyczny, wiecie. Ale no okej. Odporność mi spada, panowie i panie. Dobra, co ja tu mogę? Gdzie ja mam te syntetyki? To sobie wypijemy. Tu jest metal, jak zwykle. A. No ja nie widzę tutaj. Ciekawe, ciekawe. No bardzo ciekawe to. Bardzo... No może ciekawe, nie ciekawe, bo niestety... Bo niestety ja nie widzę tych syntetyków, kurde. To te, wiecie, to są te takie... jakby te leżące. Puste pojemniki, nie? No ale ja ich tu nie widzę nigdzie, tych pustych pojemników już. W sensie takie, wiecie. No. No, idealnie. Kurde, trzeba pochodzić, pobiegać pewnie. Może się gdzieś znajdą w końcu. Słuchajcie, jak ja tu w ogóle wszedłem tędy po schodach, dobra. Dobra, nie chciałbym tam gdzieś polecieć, spaść. O, tu mamy jeden. No, ale jeszcze jeden. Bo niestety 10 trzeba. Czyżbym ja przeoczył? Czyżbym ja przeoczył jakąś buteleczkę gdzieś leżącą? Tu mamy metal. No, jak ja będę ganiał za jedną buteleczką wszędzie, no to powiem wam, że jest tak hardkorowo. Bo ja tutaj nie widzę na ten moment tej jednej nigdzie. Szkoda, że tego nie możemy zekstraktować ze zwykłego syntetyka, nie? No bo wiecie. Dobra, ryzyko głodu. Zresztą ja muszę coś zjeść. Dobra, trochę życia stracę, no ale to zjem, nie? Dobra, panie. Zjadł to zjadł. Coś tu mogłem zeskanować w ogóle. A dobra, to Tom, dobra. To tu mnie ten, dobra, gdzie tu można? Gdzie tu można jeszcze jedną buteleczkę dorwać? Na dole przeoczyłem. No ale nie, tutaj nie ma, tutaj nie ma. No tak chodzę za tą jedną po prostu. I nie widzę tej jednej. No chyba, że to można z czegoś innego po prostu zekstraktować, no ale... Czyżby to było? Patrzcie, to jest to. Kurde, ale schowali. Masakra. Ale schowali, dziady. No dobra, panie, zrób te syntetyki. No strasznie schowali. Printing completed. Dobra, co my możemy zrobić? Silnik chcieliście, tak? Dobra, panie, silnik jak znalazł. Robi się silniczek. Strasznie długo się robi ten silnik. Jest jakiś w ogóle czas, ile on się będzie robił? Ja może sobie zawczasu poszczelam, wiecie. Różne rzeczy, nie? O, takie ściany na przykład. Trochę metalu się przyda, nie? Nie okłamujmy się. Dawaj, to wszystko nam się przyda. Kurde, metal, nie metal, wszystko się przyda. Jeszcze się robisz? Już się chyba zrobił, nie? Tak, teraz dopiero, dobra. Na zewnątrz można to gdzieś umieścić. No to gdzie my umieścimy silnik? No dobra, no tak. Na środku. Ładny, nie? Fajny silniczek. Dobra, trzeba to teraz refuelować, czyli
zwykłego syntetyka, na szczęście paliwko się robi. Już dobrze, że z tamtych szczątków się nie robi, bo nie wiem, gdzie bym je znalazł. Dobra, panie, weź to napełnij. Czy my to możemy zalać? Możemy, dobra. Ryzyko głodu. No dobra, no ale czy ja mam coś do jedzenia? Coś, co mnie nie zabije? Ile mam życia? Dobra, no panie, to trzeba zjeść. Trochę czepię, no ale co zrobię? O, to mi daje dużo żyćka. O, to spoko. Dobra, fajnie. Lecimy. Włączamy silnik. Włączony? Włączony? Czy ja go wyłączyłem teraz? Lecę? Nie lecę. Kurde, no nie lecę. Dlaczego nie lecę? A, teraz jest włączony. Dobra, tamto był wyłączony. Okej. Okay. Lecimy. Patrzcie, lecę. Ale fajnie. Nie, no idealna sprawa. Tu może lewo, prawo, kurde, tylko gdzie to kręcić? Witamy w Forever Skies. Także wydaje mi się, że od tego momentu zaczyna się dopiero prawilne demko 20-minutowe. My sobie chwilkę tylko polatamy. Ja nie będę robił całych 20 minut, bo już chyba teraz jest ponad 20 minut. Ale sobie chwilkę polatamy. Tu chyba mamy taką, widzicie, swobodę. Wybudować turbinę mamy. I co jeszcze? Wybudować urządzenie do budowania, no tak to napisali, build the building tool, także no, super. Tam coś w ogóle jest, jakaś antena, może ja bym sobie tam kopsnął się. Popatrzmy, czy my tu, jak my tu wyjdziemy, jak my tu w ogóle stoimy z tym. Dobra, w ogóle to spoko, można sobie wyjść. Fajne to by, jakby na multiplayerze to było, albo coś, to by było naprawdę świetne. No dobrze, dobrze, pięknie, ładnie. Mam nadzieję, że nie spadniemy. Oj, chyba spada dom. Aha. Nie no, lećmy do tej wieży. Zobaczymy, co tam w niej się dzieje. Nie wiem tylko, jak się tutaj góra-dół robi. Ctrl-Shift, dobra. Czyli Ctrl-Shift, tak? Shift to jest chyba do góry, Ctrl to jest w dół. Tak, tak, tak. No dobra, dobra, spoko, spoko, spoko. Jest jakieś przyspieszenie. No nie ma przyspieszenia. Lewo, prawo, góra, dół, tylko Ctrl-Shift. Można sobie zniżyć się, można sobie... on mówi, że niska, tak? No dobra, no to już lecę do góry, proszę państwa, już lecę do góry. Ja bym sobie tu podleciał, na tą wieżę, zobaczył, co tam się dzieje na tej wieży. Dobra, turbinę nam trzeba wybudować jakąś. Kalorie się zniżają, czyli znowu jedzonka nam brakuje. No, to jest taka gierka, widzicie, do eksploracji bardzo. Ale my sobie tutaj wylądujemy. Tu jakieś widzę w ogóle się wczytały jakieś. O, panie, lądujemy. Bliżej. Będziemy lądować. Jeszcze kawałek. Dobra. Lądowanie. Dobra, wylądował. Dobra, idealnie. Wyłączmy silnik. Dobra. Wylądowaliśmy. Sprawdźmy, co tu jest w ogóle. Bo jesteśmy, wiecie, na nieznanym gruncie. Tam coś jest fajnego. Fajnie. Co my tu jeszcze mamy? Tu w ogóle mamy jakąś antenę. Tu mamy jakieś rośliny. Ja się boję po nich chodzić, bo nie wiem, czy mogę po nich chodzić. Dobrze, schodźmy po drabince w dół. Nie no, powiem wam, że jest bardzo interesująca ta gra, szczerze mówiąc. Dużo nowości ma. Dużo nowości, może bym zjadł San Melona jednego, ale to wiecie, to z tym San Melonem to trzeba uważać. My musimy wybudować turbinę wiatrową, ale dobra, ale tu jeszcze mogę coś poskanować pewnie, czy nie bardzo? Nie bardzo. Chyba wszystko już mieliśmy, okej. Otwieraj szafeczkę. Widzko się przyda.
Ja w ogóle mam tu takie jeszcze coś do postawienia. Lampa też nam się przyda. W sensie można ją zeskanować, nie? Fajnie. Latarenka, spoko sprawa. Tu mamy jakąś skrzynię, ale widzę, tego nie można otwierać niczego. Wydaje mi się, że moglibyśmy podlecieć tutaj z tej strony, naszym jakże super... naszym super tym. I to wszystko zekstraktować, bo to tak wygląda, jakbyśmy mogli to ekstraktować. Trochę wody mało mamy. Czy ja mam butelkę? Mam brudną wodę, 10 życia w dół. No, to tak trochę słabo, no ale dobra. No dobra, zatruliśmy się. Musimy water purifier wybudować, no dobra. A nie, ile tu śmieci w ogóle leży. Trzeba zbierać wszystko, kurde, no ale dobra, zobaczymy. Lećmy do góry. W ogóle jesteśmy w takim stanie. Mało życia, mało jedzenia. Wszystkiego mało, kurde. Dobra, co my tu w ogóle mamy? Place on tym. Dobra, no to jakbym sobie to tu gdzieś postawił, żeby to tak nam nie przeszkadzało za bardzo. O, tu. Cooking station. O, właśnie, możemy sobie coś ugotować. Ingrediency. No my nie mamy. Woda. A jakbyśmy samą wodę dali? Można wodę zagotować? Nie, nie można. Okej, okay, nie można samej wody zagotować. No to słabo, no to słabo. Co my potrzebujemy? Turbinę wybudować. Co nam daje turbina w ogóle? Gdzie ona jest w ogóle, nie? Bo tu nie mamy turbiny, tu nie mamy turbiny. Tu jest ten building tool. To byśmy sobie wybudowali, bo to nam każą wybudować. Czyli 5 szkła i solid state battery. A czy my możemy takie solid state battery wybudować? Water purifier jest. Patrzcie, syntetyki nam tylko trzeba na water purifier. No to może machniemy sobie. No ale żeby mieć syntetyki, to patrzcie, no to trzeba mieć te debrisy. No ja tego nie kumam. No bo same syntetyki ogólnie mamy. Patrzcie tutaj, syntetyki 8 na 30. No dobra, no to wiecie. No to trzeba użyć naszego ekstraktora. Czy ekstraktor coś może nam tutaj ekstraktować? Nie bardzo. No to trzeba odpalić silnik i lecieć, nie? Gdzieś tam podlecimy sobie. Drzwi zamkniemy. Dobra, panowie, lećmy, lećmy. Potrzebujemy w ogóle jakiejś syntetyki. Dobra, tu się trochę zniżymy i będziemy zaraz wychodzić i strzelać. Z wiatrem lećmy. No i dobra, mi się wydaje, że tu się możemy zatrzymać. Ja nie wiem, ile paliwa mamy, żebyśmy się, wiesz, nie ocknęli z ręką w nocniku też. Dobra, gdzie jesteś? Patrz się, nie mogę tego trafić. Chyba za daleko jestem jeszcze. Kurde. Niedobrze. Za daleko. To lecimy bliżej, jak mówisz, że za daleko, panie. No nie, dawaj do góry, bo ty mówisz, że za nisko. Kurde, ciekawe, co tam się dzieje, jak zlecimy za nisko. Patrzcie, no nie mogę jeszcze, nie mogę tego dalej odwrócić. Muszę go przekręcić. Dobra, powinno teraz już być gitara. Dobrze, jedno szkło. Co to mamy? Szkło same, tak? No ciekawe, skąd mam wziąć, kurde, syntetyki wszystkie. Szkoda, że on nie może, wiecie, uderzać, ekstraktować. No to tak trochę słabo, nie? Że on nie może takich rzeczy robić. No dobra, ale tutaj byłaby bateryjka chyba jakaś. A nie, czy ty wyżej lecisz, czy już wyżej nie dasz rady polecieć? Nie, już chyba wyżej nie da rady polecieć. W ogóle deszcz pada jakiś z kwasem, nie wiem, czy widzicie. No nie fajnie, nie fajnie. Chyba wyżej nie możemy w ogóle lecieć. On ani wyżej, ani niżej, kurde. Nie chce lecieć, no dobra. Ciekawe, czy tam ten deszcz coś robił w ogóle. No ale dobra, no patrzcie, no syntetyków tak jakoś nie bardzo możemy. Okej, okay. Myślę, że polećmy sobie w inne miejsce troszkę.
Może gdzieś coś będzie bardziej. Okej. Okay. Skończyło nam się paliwo w tym momencie. Super. Czy my możemy wybudować paliwo? Nie możemy wybudować paliwa, bo nie mamy syntetyków przecież. Kurde, no i co teraz, jak nie mamy syntetyków? No i fajnie. Znaczy syntetyki pewnie latają, są te frędzle latające, nie? No ale żeby to do nas przyleciało. No fajnie, stanęliśmy sobie w miejscu. Dobra, leci coś do nas, czy nie bardzo? Coś leci, patrzcie, no w końcu to są syntetyki, to okej, to dobrze wiedzieć. A no to trzeba zapamiętywać takie rzeczy właśnie. Paliwa nie mamy. Super. Dobra, rób paliwko, panie, rób paliwko. Dobrze, że pomyśleli, nie? Że tak sobie możemy, ale trochę się kitram tędy chodzić. Dobra, paliwo jest zadane. I teraz co my potrzebujemy? Tu mamy łóżeczko. Potrzebujemy ten building tool. Okej, patrzcie, moglibyśmy zrobić water canister, water purifier. O, możemy zrobić sobie water purifier. Super. Panie, rób. Ryzyko głodu? Zaraz będzie woda. Ani, mamy jakąś puszkę, no to moglibyśmy się ją napić przy okazji. Melona niby też ma mi to. No dobra, to sobie użyjemy. Apteczkę możemy też użyć. To wiecie, to tak na teraz to... Dobra, gdzie to może stać? Może tu być. Niech będzie. Oczyszczacz wody. Oczyszczanie w toku. Dobra, fajnie. Ja myślę, że już tam zostało 9 minut do końca tego demka. Myślę, że więcej tu nie wymyślimy. Także ja myślę, że sobie tu już zakończymy na tym miejscu. Także dziękuję wam bardzo za to, że byliście, za to, że oglądaliście. To był taki poglądowy odcineczek. Myślę, że jak wyjdzie pełna gierka, już pełna wersja tej gry, to sobie może ją też przyciśniemy. Zobaczymy, jakiej będzie cenie. No i co ona będzie mogła nam zaoferować więcej. Ale na ten moment jest świetna. Świetnie się w nią gra, fajnie się buduje. No zwiedza się taki fajny postapokaliptyczny świat. No super, super, mi się bardzo podoba. Także trzymajcie się i cześć.